jestem po zakupach bazarowych warzywnych. Jutro wypływam. Cały pęczek mięty za, nie wiem, za niecały euro, ale ogromny taki, naprawdę jest kupa mięty, o. Będę sobie pił herbatkę miętową, jest sałatka, pomidorki, ogóreczek, bananki, bułeczki z posypką kokosową, więcej bułeczek, pomarańczki, jeszcze więcej bułeczek. Także szykuję się na zdrowe odżywianie po drodze i jutro start. Wypłynąłem 30 grudnia, minąłem już większość odbijanki. Kulka liny schowane. No i ruszam przez Atlantyk. Za mną marina. Trzymajcie kciuki. Takie cuda się dzieją na Few Days. Dobry wszystkim 1 stycznia 2023 roku. Dobra, trzeci dzień. Wreszcie zaczęło, chyba to jest prezent noworoczny, zaczęło troszkę się rozpływać. Kurde, jest piękny wschód słońca. Pokażę wam, ale GoPro to tak naprawdę. No, tam jest taka mała pomarańczka. Trzeci dzień, mam nadzieję, że przebiegi się zaczną zwiększać. Morale są ok. Yo. Jeszcze ja. Zapomniałem, chciałem wam zaprezentować moją dzisiejszą świetną garderobę. Śmieję się, że to są spodnie od garnituru. Jestem przypięty. O. A tak naprawdę to są spodnie Heli Hansen z Lumpa za 3 dyszki. Są super, bo są nieprzemakalne i są... A rano nie jest tutaj wcale tak gorąco. Więc polecam chodzenie do Lumpów, ale z bloggerem. Yo, będę pojeździł. Zobaczcie na to. Robię, parzę sobie tutaj świeżą herbatę czarną z świeżą miętą. Widzieliście taki numer? Świeża mięta na oceanie. Luksusy, tak? To jeszcze ja z przekazem. Dzisiaj jest w ogóle pierwszy taki pochmurny dzień. Nie wiem, czy widać, pierwszy raz nagrywam. Głupio jest tak gadać do kamery, ale w któryś dzień samemu zaczyna być coraz lepiej. No i takie wczoraj włączyłem sobie pierwszy raz muzyczkę z Spotify'a i słuchałem sobie ściągniętych wcześniej Gramatik. Kurde, śmieszny klimat słuchać sobie muzyki takiej sprzed, nie wiem, sprzed 20 lat. Myślę, że sprzed 20 albo 20 paru lat. Siedząc na łódce na oceanie polskich rapsów. No, można się... Głowa się przenosi w tamte czasy, a w okolicznościach jesteś nieco innych. No i tak sobie pomyślałem, że spoko teksty mieli, naprawdę. Wciąż aktualne. Oczywiście Światła Miasta była płyta, której słuchałem. Budzić się rano ze spokojem. Zwykłe marzenia moje. To jest pora, którą lubię. Przed wschodem jeszcze. Nie widać na górze, ale tak różowy jest niebo. Dzisiaj wznoszę się na wyżyny kulinarne w trakcie płynięcia. Posiekałem cebulkę i czosnek, chociaż kurde, nie ma ani cebuli, ale to, ani czosnku. Ale dzisiaj stwierdziłem, że będzie to challenge, podczas gdy na zewnątrz
Tak. To się pali zbudowało, ale ja tutaj daję za wygraną. Trochę przypraw, makaron, tuńczyk, sos pomidorowy, plus pomidory gdzieś tam są w puszce. No i będzie makaronik. Sos już jest gotowy. Muszę przyznać nieskromnie, że wyszedł bardzo dobry. Oliwki, jeszcze kukurydza jest, tuńczyk, cebulka, czosnek, pomidorki. Pyszny jest, to będzie na dwa dni na pewno. Dwa dni. Tak wygląda gotowe... O kurczę! Gotowe danie byłoby prawie na podłodze. Warunki nie do końca sprzyjające. Jedzenia, ale trudno. Będzie na pewno pyszne. Mniam, mniam, mniam. Smacznego. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Jest szósta. Zobaczcie jaka jest... Oj, zobaczcie jaka jest wilgotność. Wilgotność jest 91%. Temperatura 24 stopnie. Jest szósta rano. Kurde, jest po prostu wszystko jest takie... Wszystko jest tak jakby mokre, nawet te stopnie. Wszystko jest takie... Spodenki zakładam i mam wrażenie, że są mokre. Na zewnątrz wszystko mokre. To jest nieprzyjemny element. Na przygryzkę świeże jogurty, taki old school z Cabo Verde, sprzedawane przez panią Jessica Santos w takich kubeczkach. O, dwa takie jogurty. Musli. Pomarańczka i jeszcze będzie posypka czekoladowa. Wiadomka. O, i bujamy się dalej. Pięć. Jadro z modełkiem. Ja, jak młody Bóg, będę się przypinał. Idę, no to buja, ale muszę idę się kopać na przód. Czas na kąpiel. Ten moment, kiedy po kąpieli wiadrowej przyczepiasz ręcznik na relingu, tak jakbyś wieszał go na balkonie, a jesteś tak naprawdę tysiące kilometrów od lądu, na łódce w środku niczego i płyniesz. Grunt, żeby wyrzucać ręcznik. Yo. No i teraz akurat tutaj mamy ataki prędkości. Nie jest wolno, jest akurat. Skaczą, bo tutaj jest fala. No, trochę buja, nie ukrywam, że troszkę buja. No tak to generalnie tak się tutaj o. Oczywiście śpię normalnie z lekturą. Nie wiem nawet, która jest godzina. A tutaj mam. O, telefon i godzinne drzemki pokazuje. Jest godzina. Tu jest północ. No. To lepiej. Ja tu powinienem leżeć, czytać. Ale muszę gotować. No, tutaj strategia jest taka, że muszę tutaj być zaparty, robić tą jedzonko i opróżnić lodówkę, bo bateryjki się kończą. No, także raczej do końca nie będę miał lodówki. No, co on tak jak idzie dzisiaj? I to jest, zaczął się właśnie szósty dzień. Dopiero szósty. Jeszcze trzy tygodnie. Dzisiaj jest poranek kryzysowy. W nocy łupało na boki. Teraz troszkę też buja. Nie wiem czy widać czy nie. Ale generalnie no takie dosyć... O, woda się właśnie górą wlała.
No, dlatego dzisiaj dla uczyszczenia tego otworzyłem tropikalkę. No, nie chcę mi się nawet wstawać. Otworzyłem swoją książkę i dzisiaj akurat trafiłem na rozdział taki. Zachować spokój. Tak więc póki co zachowuję spokój. Good morning again. Now I check after my weather forecast, which I guess is updated. So looks like till tomorrow afternoon, the weather is expecting to be almost no same wind, same wave. Just showing that from today night, probably the swell will be a little bit more higher, but it looks like it will be almost the same. Probably only the swell is showing that will be a little bit bigger. Czerwone niebo. Dzisiaj już jest genia bez tyku. Zasuwamy szybko. To był długi dzień. Dzień dobry, w pierwszy piątek nowego roku. Właśnie mija tydzień od wypłynięcia. Jest szósta, a zresztą zaraz zobaczymy, która jest. 6:34. Bang. To było dzisiaj moje kojo. O. Między łóżkami. Jak pikuś. No i tak. Teraz będzie wschód. Więc się odpalam. Yo! No tak robią na filmach. Bang! Albo jakoś tak. Trzeba być z nami, robić to, żeby wiedzieć. Tak jest. Taki dywan. Teraz postarł ocean. Lepszego. Zobaczcie, jestem kulturalnie przypięty. Króciutko. Buja jak na Ikarusie. Mogę się oprzeć. Jest mega. Pokój z widokiem na ocean. I tak latamy. No nie teraz. Tak. Jest słaby kurde. Tylko 6. Takie. No, a tutaj ja w tym czasie robię najlepszy obiad w mieście. Pasta italiana. Pyszne. Ale tu będzie pyszne, o Jezu. To mogę jeść, nigdy mi się nie znudzi. I off top. Tadam. Na koniec. Będę jeść. Nie. No, nagrywam historię, relacje.
Nissan zrobił. Plus ma być 3-metrowa fala, która już się robi, i 25 metrów wiatru. Więc zrobiłem taki myk, jak robił Sir Robin Knox Johnson, którego właśnie czytam. Wrzuciłem linę za burtę, montowaną do knak z dwóch stron. Ona jest połączona, ale nie wiem ile jest. I może ona się ciągnie z 50 metrów za łódką na pewno. Może nawet dłużej. No taką, żeby zwalniać i hamować i stabilizować kurs na tej fali. A zbliża się noc. Właśnie, zbliża się noc. I ja nie chcę sterować, a autopilot tak średnio widzę tutaj sobie. O kurde. No i właśnie. Kasza, w zasadzie kaszka ryżowa na mleku z bananem, tym się żywi kapitan. Za nami wschód, czyli płyniemy gdzie? Na zachód! Dzisiaj wreszcie trochę pospałem w nocy, także jest lepiej. To muszę mu trochę podpowiadać. Zastanawiam, jak teraz, takie szpały. Robić? Bo mnie woda po plecach wtedy plapie. Nie jest lekko. No. Naprawdę kato się tutaj. Pana. Bang. To jak tego nie kochać? No jak? Pytam się, jak? I tego też. Ko-ko-ko-ko-ko-san. Yo. Mam nadzieję, że jajka są jeszcze dobre. Dzisiaj będzie ładny dzień, mam nadzieję. A to wciąż moje ulubione zajęcie w trakcie pływania. Jezu, jaki to jest super. Jestem przypięty, żeby nie było. Siedzę na burcie, ale woda jest taka ciepła, jak zupka.
bajeczka. I tak płynę, i płynę, i płynę. Jest dzień któryś tam, nie wiem, 12 może, albo 13, a 12. Pokażę wam, jak się dzisiaj z Kasiem bawimy. Dzisiaj żeśmy wytrymowali elegancko Jagiele pod warunki i jest jazda. Sekundę, sekundę. Taka dzisiaj jazda jest. Takie fale pozytywne. A je! Z okna po drugiej stronie. A tak to wygląda w nocy. Jak piździel znowu na zewnątrz. I po prostu lewo, prawo, lewo, prawo. Teraz jest, nie wiem, na satelitarnym zegarku pierwsza. A na pozostałych czwarta, bo tu trzy różnicy, różnicy. Boże, co ja gadam? Trochę jestem zmęczony. Fajnie jest na tej łódce, fajnie. Dobrze się śpi. Wygodnie, człowiek jak król się na jachcie wyśpi. Fajne jest takie życie milionera. Karaiby, te sprawy. Tak wyglądają poranki. To jest taki mój rytuał, że rano po wschodzie albo już po wschodzie robię sobie zawsze i na wschodzie i o zachodzie robię sobie zawsze herbatkę albo jakąś walizkę, kładam sobie w kruszku, najlepiej osłoniętym od wody i chilluję. Piję sobie na znowu herbatkę. Liny, żeby ustabilizować, i było wiatr, i były takie brzydkie fale. A teraz jest, o, teraz jest taka historia. Wschód słońca, herbatka, ciasteczka i taki set zrobiony, czekoladka. Mam nadzieję, że się spokojnie tak odbywa. Już teraz będzie odliczanie. Tutaj, ale chciałem być na lądzie telefonem. Ciao. Ale kombinacja alpejska. Klęcę, steruję. Każdy został wolny. Takie wypale. Aaaaaaah!
Teraz. A tu dynda się połowinkowy budyń. Budyń śmietankowy. Robiony w dramatycznych okolicznościach, bo zaczął wozić łódkę lewo, prawo. Bo jej się nie podoba, że ma za dużo żagla. Ma być szybka jak torpeda. Tu się suszą moje kąpielówki, które oczywiście na Atlantyku tutaj nic nie schnie, bo jest takie zasolenie i taka wilgotność, że cały czas ta sól przyciąga i wilgoć i po prostu wieczorem to wszystko jest znowu mokre. A mimo wszystko otrzepie jest soli. No i tak. Płyniemy. Celebrujemy. Tu jest ptaszek. Przylatuje tutaj codziennie do mnie. Kurczę, nie wiem, czy on będzie widoczny. No i... O! Tutaj płyniemy. Ja dzisiaj jem tutaj, w zejściówce. Jem jajeczniczkę. Na zewnątrz nie chcę mi się wychodzić, żeby z tym nie wywalić tego. Muszę wam powiedzieć, że fajnie by było zjeść wreszcie bez zaciśniętego żołądka. No bo jednak tutaj cały czas buja i to jesz to, stoję generalnie, jestem w pozycji półsiedzącej. Jem, no tu cały czas buja lewo, prawo, więc ten żołądek nie może w pełni pokazać swoich możliwości, bo ciągle na ścisku. No ale tak czy siak smakuje najlepiej. Yo! Jeszcze przypomniało mi się. No dzisiaj odpaliłem znowu lodówkę. Jest trochę słońca, znaczy będzie było. Lodówka już ma ile? 9 stopni. Więc pozwolę sobie zaraz otworzyć jeszcze te papryczki. Bo potem je schowam do lodówki. Lodówka była wyłączona, bo nie doładowywał solar. A teraz mogę sobie otworzyć rarytasy, których nie chciałem zmarnować. I popróbować takich rzeczy, jak te oto zacne papryczki. Taki piękny mamy dzisiaj zachód słońca. Dziś jest czwartek. 12 stycznia. Jutro będą 2 tygodnie. Delo. Ale patrzy na słoneczko i kontempluje. A no i jak widzicie, mam nową czystą koszulkę na sobie, bo dzisiaj też była tak zwana szybka kąpiel. Kąpiel nawet nie wiadrowa, ale kąpiel gąbkowa. Czyli gąbka, ale słodkowodą. Mam przeznaczone na spa 8 litrów. Więc po szybkie spa. I czysta koszulka i jest super. No jeszcze jedna kąpiel jest przewidziana, taka przed przypłynięciem. No i tyle. To yo! No, dzisiaj 14 dzień minął, a zresztą teraz. Piątek 13 jest dzisiaj w ogóle, wow. 6:57. Takie rzeczy w piątek 13, tylko na few days. A teraz wam coś pokażę. Ostatni tutaj wieżka ratunku na kryzys. Dajcie, wyjdę. No jedziemy, jedziemy. To jest to. To jest, o, nie wiem czy widać. Mleczek kondensata. Mleczko zasłodzone, zagęszczone, słodzone. Ale to jest 900 gram. 900 gram. Będę to jeść i pić do woli. Dziś jest lekki kryzys. O, tutaj herbatkę mam zrobioną. Herbatkę też z mleczkiem piję teraz. Taką... Oj. Teraz wam pokażę jak płynę.
Płynę na motyla. Już nienawidzę tego ustawienia, bo jest niestabilne, buja na boki, teraz jest akurat ok. No, ale siadł wiatr, jest jeszcze 800, kurczę, 20 mil do celu, więc to jest jakieś, no nie wiem, zależy w jakim tempie, ale dużo jeszcze, jest 10 dni. No, a generalnie już chciałbym być na miejscu. Dlatego to otworzyłem i sprawi, że będziemy się przemieszczać dużo, dużo szybciej. No. Jestem elegancki. I piję ja tutaj sobie herbatkę z mleczkiem i z cukrem. Z mleczkiem skondensowanym i z cukrem i z mleczkiem zwykłym. Tak naprawdę pyszna. No, ale tak sobie już myślałem, że kurde, przez dwa tygodnie ja tutaj ani statków, może dwa cargo jakieś statki i to o pogodę je pytałem, ani jednego jachtu, ani jednego, tutaj na ice nawet nie widziałem, czyli to jest w obrębie tam, nie wiem, 20 mil, żeby z kimś pogadać przez radio, kurde, to jest słabe trochę. Nie ukrywam, nawet nie trochę, no to jest słabe, że nie ma do kogo gęby otworzyć, tylko ten gada cały czas do mnie, no już mi naprawdę wsiadł mi na głowę i cały czas słyszę, że on coś do mnie mówi, ten tutaj, no i cały czas gada, cały czas, zobacz. O, teraz cisza. O. A powiem wam jeszcze jedno, jak tak sobie już gadamy. Oj, ten się rozkręcił teraz, brzęczy. Jak już tak sobie gadamy, że dzisiaj pierwszy raz po dwóch tygodniach plan był taki, żeby też łowić ryby po drodze. I tak jakoś się nie składało. I tak jakoś mi się nie chciało i tak trochę nie miałem siły. Dzisiaj już tak z nudów wrzuciłem tą grażynę, rybkę, którą nazywamy grażyną. Kurde, bo tu mam herbatę, ale zaraz ją w takim razie, dobra, zaprezentuję. Może się uda, tu ona jest, o! To jest grażynka. Grażynka dzisiaj była popływać. Ją przyniosła trochę żółtych wodorostów, czy tam traw. I wyjąłem ją z wody, bo już jej chyba wystarczyło. Ale tak sobie pomyślałem, że kurde, chyba nie chciałbym nawet złowić tutaj ryby. W takim sensie, że szkoda by mi było zabijać. I co, złowiłbym jakąś dużą rybę. Także musiałbym ją tutaj zabijać na łódce. Potem ją jeść, jak ja tu nawet nie mam z kim pogadać, to taką rybę bym zabił, żebym ją zagadał na śmierć. Ja bym do niej tyle gadał, że ona by rąbnęła głową w wiadro i... No nie, także stwierdziłem, że nie będę łowił już ryb, no. Odliczam dni. Kurde, nie mogę się nad tym skupiać, bo jeszcze zostało sporo tego. No, ale już mi tego. Już mi brakuje ludzi. Aha. Dlatego to powstają te idea. Krótkie. Mam wrażenie, że to kogoś mówię. Sam do siebie. Także yo. Taka sytuacja. Zastanawiałem się, czy wiatru nie zabraknie. Tam, czy ten deszcz na mnie czeka, bo wiatr wieje z tyłu. Tam się rozpędzamy. No i już jest tylko Genia, rzuca refowana. Więc myślę, że spokojnie będzie.
niestety mamy jakieś 600... coś, 660 może? No, tak. Dobry. 18 dzień żeglugi. Pogoda sprzyja. Mega ciepło. Rano była walka z wiatrem, którego nie było. A teraz udało się ogarnąć. Dzisiaj zasuwamy pod pełnym żaglem. Numer 3184 startowy. Nie odpuszczamy. Jeszcze z 8 dni. Mam wrażenie tutaj, jak patrzę teraz na tą wodę, bo tak, wiatr opadł, fala opadła. Trochę mi to przypomina okolice Kanarów, zawieczne, za wyspami. Jakieś Lanzarote na przykład, kurde. No, a propos Lanzarote, to mam na sobie oryginalny kapelusz z nie byle jakiego sklepu. China Shop, wszystko za 5 zł, polecam, Kapitan Przygoda, yo! W ogóle to dzisiaj mam taki dosyć sentymentalny dzień. Dużo wiosny jest, kurczę, przez 3 tygodnie płynięcia. Jest multum emocji przed moją głową, przepraszam, multum emocji, różnych przemyśleń, zamykania starych spraw, rozmyślania o tym, czego chcę, co będzie. No takie bycie na samemu ze sobą i w takiej otchłani, jak jest ocean, to jest niesamowite naprawdę i kurde, bywa przerażające, bywa, nie wiem, są momenty euforii, są momenty smutku, są momenty super szczęścia i tego, że jest pięknie. Kurwa, tak też bywa. Mamy 17 stycznia, to jest mój 19 dzień płynięcia, jest godzina 6.40 rano, ja jestem po śniadaniu, jak nie żyjem, różne kopciki, a tu, o, kopteliśmy. Warunki są sprzyjające. Od 18 dni. No, jest ładnie, już kurczę. Jest jakieś 400, około 500 mil do lądu, do wysp. Już zaczynam ich wypatrywać. Jaram się. Ja. Jeszcze chciałem powiedzieć, że dzisiaj w nocy trochę pospałem, dobrze się płynęło, więc mam od razu inną energię. No i wtedy chce mi się gadać z kimś, więc z kim gadam? Z nim! Kazio jest dziś nieśmiały, ma wachtę, a jak się rozgada, to końca nie ma. Kuku, kuku, kuku. This is sailing vessel few days, I can hear you. Yes, few days. About the weather today.
condition, wind is wind direction northeast, northeast 5, about 20 knots. Sea is northeast, the wave is northeast, 2 meters approx 2 meters, and swell 1.5 to 1.8 is northeast. You're welcome, have a nice trip. Thank you, have a good watch, a few days out. 20 stycznia, dzień dobry. Jest 200 mil do Martyniki. Mamy Henia na pokładzie. Czyli drugi autopilot wskoczył. Tamten Kazio niestety się wycofał z góry na razie. Warunki, no, pizga. Ponad 20, no, nie wiem ile, ale niby ponad 20 węzłów, ale trwały takie będą. Ale jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, jakie są tutaj malownicze te chmurki. Po prostu są jak z obrazka, jak z jakiejś kreskówki. Białe baranki. To wygląda, jakby ktoś namalował, a to nie jest Photoshop. Także ślicznie to wygląda. No, tam widać, że leje z tego. Generalnie jest pod ciemno, no ale może się uda. Dobry. Jest 21 stycznia. Dzień babci. Babcia życzenia otrzymała pośrednio. Ostatni, myślę, że to już ostatni mój wieczór, mój zachód słońca przed dotarciem na ląd. 23 dzień żeglugi i 23 noc teraz będzie. Mamy 60 mil do Martyniki, czyli tak obstawiam, że na rano, rano w południe gdzieś może. Powinienem być. Sentymentalny wieczór mam dzisiaj. No, cieszę się na maksa. Cieszę się jeszcze bardziej, jak zobaczę już ląd. Szmat czasu. Nie chcę jeszcze podsumowywać. Tfu. Piłka jest jeszcze w grze. Póki płynę, łódka płynie, to na razie nie będę robił sobie podsumowań tej podróży. No, ale cieszę się, że już już czuję ląd. Ptaki chyba też wyczuły coś, bo przed chwilą były tutaj stada ptaków i sobie pomyślałem, że kurde, może czuły padlinę z daleka. No i tak, no, herbatka się, meliska się już parzy. Zaraz sobie dojem jeszcze obiad, który jadłem też na śniadanie. No. Także... No tu jest moja prawdopodobnie ostatnia atlantycka kaszka. Zresztą... Kurwa! A to jest moja prawdopodobnie ostatnia atlantycka kaszka. Kaszka ryżowa na mleku z dżemem malinowym i dzisiaj jest jedzona o nietypowej porze, bo jest jedzona na kolację po zachodzie. Śniadanie jem na kolację, jaram się lądem, który już czuję, że się zbliża.